Dzień dobry, dzisiaj w samochody WBK prezentujemy Państwu Audi A6 w wersji C8, czyli aktualnie dostępny model w salonach Audi. Samochód bardzo bogato doposażony, praktycznie bardzo rzadki, jeżeli chodzi o ofertę na rynku samochodów używanych. Z racji tej, że samochód kosztował w granicach 600 tysięcy, jest w tym momencie samochodem niespełna 3-letnim, a jego wartość spadła praktycznie powyżej 50%. Dlatego jest to łakomy kąsek dla osób, które poszukują C8 maksymalnie doposażonej. W tym konkretnym egzemplarzu mamy zamontowany silnik 286 koni, czyli jest to ten mocniejsza wersja 3-litrowego silnika. Dodatkowo Audi zastosowało tutaj miękką hybrydę, czyli samochód jest dodatkowo doposażony w silnik elektryczny, który wspomaga samochód podczas jazdy. Tutaj się nie będę doktoryzował, jeżeli chodzi o schemat działania tego całego systemu. Warto sobie zobaczyć gdzieś, pooglądać na filmach, na kanale YouTube na przykład. Samochód sprzężony z 7-8-stopniową skrzynią Tiptronic. Dodatkowo w samochodzie mamy zamontowane pneumatyczne zawieszenie z dynamicznym układem kierowniczym z osią skrętną 4 kół. Dodatkowo w samochodzie mamy pełen pakiet systemów, czyli samochód jest doposażony już maksymalnie we wszystkie systemy, które są potrzebne, aby ten samochód faktycznie wkroczył w XXI wiek. Mamy tutaj aktywny tempomat już nowej generacji, mamy Night Vision, mamy kamery 360 stopni, mamy Lane Assist, mamy Sign Assist, mamy Head-Up Display, mamy wewnątrz nagłośnienie Bang & Olufsen i jest to wersja Advanced, czyli model nagłośnienia, który w przypadku konfigurowania tego samochodu będzie kosztował w granicach 39 tysięcy. Mamy oczywiście lampy HD Matrix, czyli najwyższy model lamp matrixowych, jak to można powiedzieć, w gamie Audi, czyli to tutaj będzie się tym charakteryzowało, że z tyłu będą animacje na światłach tylnych, czyli lampy będą zjeżdżały bądź rozjeżdżały się takie paseczki. Ja tutaj już w tym filmie nie będziemy tego pokazywać, żeby nie dublować. Można sobie obejrzeć na naszym kanale wcześniejsze prezentacje podobnego modelu. Tam dokładnie żeśmy opisali pełne jego wyposażenie. Tutaj troszeczkę skrócimy film, żeby też nie przeciągać, a żeby się fajnie filmy nasze Państwo oglądało. Generalnie w samochodzie mamy tapicerkę skórzaną, mamy wewnętrzny pakiet S-Line, z zewnątrz mamy pakiet Sportline. Z zewnątrz charakterystyczny jeszcze jest pakiet black, czyli mamy czarny grill, mamy czarne dookoła drzwi te rameczki. Jest koło piękne 21-calowe, które kosztuje też w konfiguratorze około 19 tysięcy. Dodatkowo są domyki w drzwiach, to też puszczamy, drzwi bardzo ładnie same się domkną. Samochód jest z 2018 roku z przebiegiem 44 tysięcy, jest jeszcze na fabrycznej gwarancji Audi, ma pełną historię serwisową, do końca był serwisowany i co najważniejsze w naszej firmie, samochód jest bezwypadkowy. Ja tutaj zacznę może prezentację tego naszego cuda od zaglądnięcia sobie tutaj do komory silnika. No, wszystko jest czyste, zadbane. Co ciekawe, w samochodzie mamy już instalację 48-woltową, czyli cała elektronika samochodu wymaga tego, aby samochód był posiłkowany dużą dawką energii. Tutaj instalacja 24-woltowa by się nie sprawdziła, dlatego mamy tutaj bardzo gruby kabel i cała instalacja ta, o której wspomniałem, 48-woltowa, powoduje to, że wszystkie systemy działają błyskawicznie. Każdy z kół tutaj jest troszeczkę inaczej rozwiązane pneumatyczne zawieszenie, czyli każdy z kół działa troszeczkę inaczej niż w starym pneumatycznym zawieszeniu, ale to też nie będę się doktoryzował od strony technicznej, trzeba sobie poczytać. Mamy szperę, czyli to też nie jest w każdym samochodzie, czyli sportowy mechanizm różnicowy. To dla tych, którzy tam gdzieś próbowali jeździć troszeczkę szybciej po zakrętach, wiedzą, że szpera powoduje to, że im będziemy mocniej wchodzić w zakręt, tym samochód będzie mocniej po prostu wgryzał się w jezdnię. Zaglądamy do środka. To jeszcze pokażę, jak działają domyki. W tym momencie samochód domknął sobie drzwi. Wchodzimy może do środka. Bo tak powiedz może sobie, nie? Żebyś nie zmarł. Odpalimy samochód. Szybko opowiemy o wnętrzu tego samochodu.
Tutaj troszeczkę inaczej niż w poprzednich filmach pokażemy wnętrze tej A6. Widzimy, że cały kokpit jest nowo zaprojektowany, samochód zupełnie nowy, świeży. Wygląda to naprawdę imponująco. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w tym dolnym kokpicie nie mamy ani jednego przycisku. Wszystko sterujemy sobie rękami. Jest w samochodzie tutaj elektryczna roletka z tyłu. Jest tutaj opcja, jak w poprzednim modelu filmie nie mogłem znaleźć sobie, gdzie jest przycisk od bram garażowych, więc tutaj sobie możemy programować, aby z samochodu sobie otwierać bramę garażową w domu bądź w firmie. Cała ta jednostka wygląda imponująco. Jakość wyświetlania, tutaj przykładowo mapy 3D w stosunku do C7 to już jest przepaść. W samochodzie jest też zainstalowana karta SIM, tutaj mamy bezpośrednio darmowy dostęp do internetu. Zapewnia nam to pełen pakiet tutaj z Audi. Dodatkowo tutaj proszę zwrócić uwagę, że jeżeli tutaj jest srebrny paseczek, to mamy do czynienia z najwyższym modelem nawigacji. Te przyciski są, mogę się tutaj przejęzyczyć, w każdym razie chodzi o to, że naciskając przycisk czujemy jakby wibrację pod palcem. To jest właśnie zastrzeżone dla tego najwyższego modelu lamp. Kierownica spłaszczona z łopatkami zmiany biegów, oczywiście multifunkcyjna, Night Vision, mamy tutaj to, co wcześniej wspomniałem, czyli nagłośnienie Bang & Olufsen, najwyższy model, mamy pamięć foteli od strony kierowcy, sportowe fotele, mamy kamery 360 i tu jest ciekawa sprawa, można się tym po prostu zacząć, tu chyba wytykło, nie? Włączamy sobie 3D i możemy sobie, chyba nawet od góry możemy go patrzeć na samochód. Dokładnie, możemy sobie, nawet się nie bawiłem, tutaj jest chyba z boku. Dokładnie, on będzie sobie patrzył, możemy też samochód zobaczyć chyba wtedy z góry. Dokładnie. Więc to jest jedna z funkcji, które tutaj zaprezentuję. W ogóle całe to menu wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, jest to intuicyjne, działa to na gest dłoni. W samochodzie mamy też system całego sterowania samochodem głosowo. Ja tutaj już się nie będę bawił, mogę coś źle gdzieś coś sobie przycisnąć, ale działa to w ten sposób, że naciskając tutaj ten przycisk możemy powiedzieć na przykład, że w samochodzie chcemy, aby temperatura była podwyższona, wtedy sobie będzie ciszej, włączymy auto. No tak to mniej więcej te przyciski działają, nawigacja jest zupełnie inaczej już wyświetlana, jakość tego obrazu jest naprawdę imponująca. Sam fakt, że to, o czym wcześniej wspomniałem, że w samochodzie mamy 48-woltową instalację, to proszę dla przykładu sobie sprawdzić, jak mapy Google działają błyskawicznie. Dla tych, którzy się, nie wiem, bawią laptopami, to pewnie jakiś laptop jeszcze sprzed 2-3 lat miałby już problem z przerzucaniem tutaj tych obrazków, natomiast proszę zobaczyć, jak to działa wszystko płynnie. Tutaj nie ma momentu, żeby ten system cały się na chwilę, nie wiem, zawiesił, zaczął sobie coś myśleć. Wszystko jest tak, jak powinno być. Mamy czarną podsufitkę, mamy aluminium szczotkowane. Bardzo ładnie prezentuje się też z tyłu ten nawiew do regulacji. Tutaj możemy sobie wyświetlać, widzimy wszystko, jak tam jest wszystko ustawione. Dodatkowo chyba z tyłu, o ile się nie mylę, jest jeszcze opcja podgrzewanych foteli. Zaglądamy tutaj i tutaj też coś ciekawego mamy, czyli karta SIM już nie jest montowana tak jak w C7 w podłokietniku, tylko wszystko mamy tutaj na pokładzie zamontowanych bodajże 4 gniazda USB, 2 są tutaj i z tyłu są chyba, z tego co pamiętam, jeszcze pod tym panelem jeszcze 2, czyli mamy w sumie 4 i jest funkcja ładowania bezprzewodowego. I też mogę się mylić, ale nie jestem pewny, czy tutaj CarPlay i auto Android nie działa już bezprzewodowo, bez potrzeby podłączenia kabla, ale to nie jestem pewny, tutaj ktoś może się po prostu tutaj nad tym jeszcze zastanowić. Tutaj mamy asysta kierowcy, tam możemy sobie nastawiać dodatkowo wszystkie potrzebne nastawy. Tutaj też bardzo ładnie to menu na tych zegarach się wyświetla. No, auto naprawdę moim zdaniem wyposażone tak jak te egzemplarze, które trafiają do nas, wtedy faktycznie ten samochód pokazuje w pełni, że jest to samochód, który będzie wkraczał w XXI wiek. Może wyłączymy, już nie będziemy męczyć.
otwieramy. Fajna też opcja, w momencie wyłączenia silnika fotel cofa się do tyłu po to, aby można było z niego sobie komfortowo wysiąść. Z tyłu mamy rolety na drzwiach tylnych, samochód wyposażony oczywiście w szyby dźwiękoszczelne, z przodu jest szyba podgrzewana, tylne szyby fabrycznie przyciemnione. To może jeszcze Wojtek pokażesz tutaj, to od tej strony. Bangalore standardowo, tylko proszę zwrócić uwagę, że tylko w wersji Advance tutaj te maskownice są srebrne. Zerkamy sobie jeszcze do wnętrza. Kamera oczywiście też od pakietu 360. Pod spodem wszystko tak jak ma być, czyściutko. Podnośnik. Zamykamy sobie klapę. Bardzo ładnie wygląda ten pakiet Black. Tutaj może jeszcze pstryknę szybko przyciski. Zobaczycie Państwo, jak pięknie świecą te lampy. No poezja, moim zdaniem ładniejszych lamp osobiście nie widziałem. To jest, tak jak powiedziałem, wcześniejszych filmach można sobie zobaczyć animację tych lamp. Tu już nie będziemy przedłużać filmu. 50 TDI Quattro, czyli świadczy o tym, że samochód jest wyposażony w silnik 3-litrowy, 286 koni, nie mylić z 5-litrowym. AD Blue, wlew paliwa. Zerkamy z tej strony. No praktycznie z tyłu nikt nie jeździł. To widać po szwach, szwy są bielutkie. Na czarnej skórze widać właśnie to. Tu nawet proszę zwrócić uwagę, jak jest utrzymana tutaj ten plastik na progu. No, nikt tutaj do tego samochodu nie wsiadał. Wszystkie szyby oryginalne. S-Line, to się bardzo ładnie wszystko świeci. Drive Select, jeżeli sobie wybierzemy oświetlenie ambientowe wewnętrzne, przełączymy sobie w taką funkcję Drive Selecta, to tutaj całe podświetlenie samochodu, wewnętrzne paski, nawet to logo tutaj się świeci. Można sobie wybierać obojętnie w jakim kolorze. Komplet kluczyków, pasek, na którym znajduje się kod do usług My Audi. Książka serwisowa, oczywiście cyfrowa. I tutaj jeszcze jest VIN samochodu, to też Wojtek pokaż. Ktoś będzie sobie ewentualnie chciał sprawdzić w serwisie. To można sobie po tym winie zobaczyć. Oczywiście dla tych, którzy oglądają ten film, od razu mówię, o Nightvision chyba wspomniałem, o domykach. Jeżeli coś sobie pominąłem z wyposażenia dodatkowego, a na pewno pominąłem, to w opisie staram się dokładnie opisywać dodatkowe wyposażenie. I tam, jeżeli tutaj wszystkiego nie powiedziałem, to tam będzie na pewno wszystko opisane. Teraz sobie zmierzymy grubość powłoki lakierniczej. Ja będę przykładał pomalutko, żebym gdzieś tutaj jakiś nie miał zawirowań większych. Natomiast coś powiem o naszej firmie. Jak ktoś ogląda po raz pierwszy nasz film, no to teraz badamy grubość powłoki lakierniczej. To jest właśnie zbadanie samochodu tak jakby na odległość, żeby klient wiedział, że ten samochód jest faktycznie bezwypadkowy, a jego powłoka lakieru jest powłoką fabryczną. Robimy tak, dlatego że chcemy tutaj wyróżnić się wśród innych sprzedawców, żeby ktoś widział, że po prostu nam zależy na jakości samochodów. Nie kupujemy samochodów pierwszych, lepszych. Czasami jest tak, że klienci są zdziwieni, że samochody przyjeżdżają do nas i dość szybko opuszczają nasz plac. Niestety tak to wygląda. Obecnie rynek samochodów używanych troszeczkę się zmienił. Brakuje samochodów dobrze doposażonych. Tak jak przykładowo ten model, praktycznie na rynku wtórnym jest bardzo mało, one osiągają dużo wyższe ceny niż przed całą pandemią. Tutaj dla przykładu powiem, że tutaj ten samochód można sobie kupić lub wziąć w leasing, jak każdy samochód u nas. Na wszystkie samochody wystawiamy pełną fakturę VAT. Samochody są naszą własnością, posiadamy do nich wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania przez osobę prywatną, przez firmę. Bądź w przypadku zakupu w leasing, wszystkie dokumenty, które wymaga od nas bank, są już przygotowane. Tak, ktoś, kto będzie kupował go, powiedzmy, za gotówkę, dostaje od nas w woreczku wszystkie dokumenty i z tymi dokumentami udaje się do okienka, płaci 256 zł i samochód zostanie zarejestrowany. W przypadku takich samochodów warto rozważyć u nas opcję jeszcze autodetalingu. Oferujemy taką usługę. Polega ona na tym, że najpierw zostaje wykonana korekta lakieru, czyli odświeżamy lakier, żeby on powrócił do połysku takiego, jakim wyjechał z salonu. Później nakładamy sobie dwie powłoki kwarcowo-ceramiczne i zabezpieczamy w ten sposób samochód przed szkodliwymi
działaniami zewnętrznymi, takimi jak na przykład zimą sól, latem na przykład odchody ptasie, i wtedy wiemy, że ten samochód będzie prezentował się bardzo ładnie. Tutaj powłoka kwarcowo-ceramiczna jeszcze, ona jest o tyle fajnym rozwiązaniem, że w przypadku czarnego samochodu każdy wie, że czarny samochód jest cięższy w utrzymaniu, więc tutaj każda wizyta na myjni samochodowej, w przypadku jeżeli mamy powłokę kwarcowo-ceramiczną, będzie powodowała to, że dużo szybciej samochód umyjemy. Na samochodzie wytwarza się taka powłoka hydrofobowa, tworzą się duże krople, to ładnie spływa. Dlaczego u nas? Dlatego u nas, że robimy to bardzo, staramy się robić to profesjonalnie, robimy to, jest to nasze hobby też, hobbystycznie do tego podchodzimy. To jest o tyle ciekawa opcja, że w przypadku, kiedy samochód idzie w leasing, no to wtedy my staramy się tą usługę dość szybko wykonać, tak żeby klient odbierając samochód tą usługę już miał wykonaną. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, zapraszamy na naszą stronę facebookową, stronę internetową. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny film.